Witajcie! Jako, że coraz więcej ludzi do mnie pisze na War Thunderze i w bitwach i w czacie, postanowiłem zrobić serię, w której po prostu kiedy spotkam jakąś osobę, albo która będzie chciała ze mną zagrać i tak dalej, coś nagrać, nie ma problemu, zarzucam programik i puszczam, nagrywam i lecimy sobie na jakichś niskich tierach. Ta seria będzie nazywała się Lato z Radiem, a pierwszą osobą jest Master X z klanu SGS-a i zapraszam na film. Ubijam go. Próbuję A zaatakować, żeby przejąć. Dobra, sztuk zniszczony. Ach, te brązy. Oho. Zwróciłem artę, bo mnie ubili. Wierzę, nie wiem czemu. No nie. Już tam jadę. Lol. Czy co, już ciebie zestrzelili? Żoza. Oj, coś się pojawia. Kolejny sztuk. Pali się. To trudno zauważyć przez te trawy. O, dobra, zdjęty. Moja T28-ka dogorywa. Tu uważaj, bo tu latają Junkersy i to jest inne. Prawie zginąłem. Na górce jest, więc uważaj. Sojusznicy przejęli strefę. Jest chyba za dobrze idzie. T28 jest OP. Oj, pancer 3. Oj, nie trafi. Nie jestem pewien, czy zejdzie na strzał. Nie zejdzie.
No, schodź pan. I wszedł. Dobra, jeszcze sztuk tam stoi pan. Cholera. O, dobra. Zdjął mnie. Jeszcze trochę i będzie żywe. Wstawuję odsłony. To jadę tam do was powoli. Trochę to zajmie. No już wygrana. Wow, jakieś odznaczenie. O, kamuflaż leśny. Ja teraz powietrzuję. Jak chcesz, to mogę tam w górę wypaść. To wiesz co, to weź zrób tylko recon na F3, F4, czyli tam przed zamkiem kawałek. O, dobra. Widzę, że coś tam się przemieszcza w tamtą mańkę, ale tego nie jestem. Coś już do ciebie leje. Okej. Ale zadałeś pierwsze uderzenie. Tyle wygrać. Wow, tyle pieniędzy. Muszę ci się chociaż za naprawę to zwróci. Chyba. No, 1000 to tam chyba łakcz tyle nie kosztuje z naprawy. 1500 chyba. Aha, okej. Okay. Dobra, jestem na zamku, ale nie widzę niczego tu. Jakby coś tam stoi pod koniec. O, nice. Kolejny.
Wiesz co, przydałabyś mi tu mała pomoc. A mała mam na myśli duża. Nie wygadę. Au. Au. Za bardzo się wbiłem tam w nich. Do przodu wyrwałem, mam za swoje. Cholera, trudno trafić. LOL. Próbuję tego flaka trafić. Miałeś dziecko na zamek, czy gdzie? Na razie na miejscu stałem i waliłem. O, co się dzieje? Kurde. Się cofa. Wiesz co, pojadę dołem najpierw trochę do przodu. Spróbuję go tam od boku dziabnąć. Jest... Widzisz tego flaka? No już dobra, mniejsza. Jestem na zamku, jakby co. Okej, tam uważaj, bo coś tam stoi, ja nie widzę. Co do kupy? Widzę. Nie trafiłem. Niestety jest poza moim wzrokiem. Za tobą jest. Dobra, padł. Coś tam niby jeszcze jest na samym środku, ale nie widzę co. No i na zamku mnie ten typek. Dostał w gąsienicę. Dostał zawieszenie. Cholera, w działu dostałem. Prawdopodobnie wybuchnę. Tak jak myślałem. To się pobawię teraz w bombardowanie.
Na zamku jest pancer 38. A na środku jest pancer 4C. Tam przy okopach. Dobra. Naprzeciw tam zamku stoi chyba. Naprzeciw zamku stoi chyba pancer 4C. Pewnie nie jestem. No co? Milusia. Zmieniłeś łagę na Iszaka? No, zobaczę. Bombowiec latał po klasie. Ładnie. Prawie. Tak blisko. Sojusznicy przejęli strefę. Dobra, pancer 3 zdjęty. Sztuk zdjęty. Czy tam tego troszkę jest? Pancer zdjęty. Oj. Oj. No, objechali mnie z dwóch stron. Ten sam pojazd to w poprzedniej bitwie. Spokojnie, znowu jadę w tamte miejsce.
Nowe Junkersy i inne latają tu. Dajesz, dajesz. Jeszcze trochę i będzie żywe. No nie. Dobra, jeszcze został mi bombowiec. Ale mi się ustawili ładnie. Tam A osłaniał, bo mi tam szturmują ostro. Na górce jest. Dwoje. Wiem, że na lewo od A stoi Panzer 3-8, a przynajmniej stał, a dwa albo trzy czołgi stoją na środku pod A. Znaczy pod tym, pod środkiem. Jeśli jakimś cudem wytrwałeś do samego końca filmu i przetrwałeś moje oddychanie a la Darth Vader, jeśli chcesz wziąć udział w nagraniu, po prostu napisz do mnie pod nick Radioactive albo wyślij, albo wpisz w komentarzu, whatever, swój nick. Jakby co, jestem z klanu PFT. A więc trzymaj to się, a w tym tygodniu jeszcze się pojawi przynajmniej poradnik BT7. Trzymajcie się i do zobaczenia.